Siemano, Marcin Łazarski, Śpiewaj Świadomie. W dzisiejszej lekcji pokażę Wam, jak zrobić coś ciekawszego z ćwiczenia niż tylko... smutnej skali durowej. Tak więc, co możemy zrobić, żeby ćwiczyć głos, żeby uzyskać jego większą taką, nie wiem, mobilność, elastyczność, poćwiczyć swoje ucho i tak dalej, na trudniejszych skalach, na trudniejszych harmoniach, które nie są takie oczywiste i sprawią, że po prostu rozwiniemy się muzycznie bardziej. Proszę bardzo. Czołówka. Dobra, to na czym polega to ćwiczenie? Generalnie będziemy ćwiczyć sobie coś takiego. No, dla jednych może się to okazać bardzo proste, dla drugich skomplikowane. Generalnie ocenę zostawiam Wam. Myślę, że mimo wszystko dla każdego to ćwiczenie będzie wymagało chwili zastanowienia się muzycznego i osłuchania się z nim. Będziemy tutaj pracować na rytmie 6 ósmych. No to jakby nie jest to takie oczywiste 4 czwarte, no ale też nie jest jakieś skomplikowane 5 czy 7, tak? Okej. Okay. Druga sprawa. Pracujemy sobie na skali miksolidyjskiej, czyli takiej durowej z septymą małą do góry, ale będziemy wracać na czymś innym, na takiej progresji akordów i zatrzymujemy się na takim pięknym akordzie lidyjskim z kwartą zwiększoną i septymą wielką. Niektórym z Was to dużo mówi, a niektórym z Was... co on? No właśnie, więc jakby nie musicie wiedzieć też do końca, co robicie, jeśli nie wiecie, ale teraz macie już świadomość, chociaż taką, że ćwiczycie dość trudne rzeczy harmonicznie, muzycznie, czyli trenujecie swoje ucho, czyli nie tylko tra-ta-ta-ta-ra-ta-ta, skala durowa do zażygania, tylko coś innego, coś, co jakby łączy trochę świat ćwiczenia ze światem piosenki, tak, że to jednak frazuje trochę, że to jednak jakby gdzieś żyje inaczej, a nie jest tylko takim odklepywaniem ćwiczenia, ok? Także jest to moim zdaniem bardzo ważne, żeby swoje ćwiczenia gdzieś faktycznie w tą stronę przesuwać. Żeby to nie tylko było właśnie takie, no w kółko to samo. Fajnie, że to potrafisz, nie? Ale jakby ćwicz muzycznie, nie? Rozwijaj się muzycznie. Bo to ćwiczenie będzie cię rozwijało wokalnie, muzycznie, rytmicznie, harmonicznie i tak dalej. No więc jakby dużo rzeczy można z tego wyciągnąć. Do góry lecimy tak. Zagram może to jeszcze raz wolniej. O, właśnie. Okej? Okay? Jeszcze raz. No. Więc jakby nie jest to takie oczywiste, nie? Bo do góry trochę mamy inną skalę, inną harmonię, w dół mamy trochę inną i zatrzymujemy się jeszcze na dość nieoczywistym składniku, jakim jest tryton, tak? Kwarta zwiększona. I tak dalej. Nie chodzi o to, żeby teraz w piosence, o ja to wykorzystam w mojej najnowszej piosence, bo to byłby już prawie jazz, nie? Albo już jazz, albo coś bardziej skomplikowanego. Ale generalnie chodzi o taką mobilność naszego głosu, taką sprawność, że my potrafimy, że potrafimy przejść z trybu duru do trybu mol, że potrafimy sprawnie po takich harmoniach się przemieszczać po dość nieoczywistych składnikach, bo to świadczy o naszej mobilności wokalnej, o naszej sprawności, tak? I o tym, że nasze ucho też świetnie działa. I to jest ważne. Nie musisz tego pokazywać na każdym kroku, ale jak to masz, to jest czad, bo jesteś po prostu uniwersalny, przyjdzie ci coś zaśpiewać i potrafisz, tak? I na dowolnej samogłosce możemy to robić. I fajnie, jakby w tym wszystkim było życie, w sensie, żeby to była jakaś fraza. Trochę tak, jakbym śpiewał tekst, nie? Zaraz włączę beat, pokażę Wam, jak to będzie z beatem, bo to będzie to oczywiście fajnie, żeby nas trzymał jakiś rytm, no ale to muszę tutaj powłączać i zaraz to nagram osobno. Także miłej zabawy, miłego ćwiczenia i zaraz wytłumaczę, na czym polega to z beatem, a potem Wy sobie ćwiczycie, a ja idę sobie pić kawkę. No to miłego. Tutaj samogłoski są dowolne, no i możesz próbować oczywiście wyżej.
Czas na ciebie. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, zapraszam na wszystkie social media, do zapisania się do miłego wokalnego maila www.spiewajswiadomie.pl/newsletter. Zapraszam do wpisywania w komentarzu, na której samogłosce wam się najlepiej śpiewało, czy to było jednak u, czy bardziej i, jakie emocje wam towarzyszyły i tak dalej, co mówił sąsiad, czy jemu się bardziej na u, czy na i, jakie są dyskusje na osiedlu na ten temat, w ogóle co pisze o tym prasa, czy coś. Miłe słowo na dzisiaj to raciczki. Bardzo miłe to słówko jest takie.